قديشا 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 والبابا بشميا أفيا ملكوثا خاوي صويا نخ أو بشميا أب أرعا هلا لخما سمقان اليومانا وشوق لان خوبين وحطاين. Tegoroczny tydzień ma hasło zaczerpnięte, sparafrazowane z drugiego listu do Koryntian świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas do jedności. Wielkie serdeczne zbliżenie, to jest przede wszystkim. Dokąd nie otworzymy serca na miłość Chrystusa, która nas przynagla, żebyśmy wreszcie popatrzyli na siebie jak bracia, dotąd jest trudno. Tydzień jest okazją, żeby zobaczyć wszystkich razem członków innych kościołów, innych wyznań, jak się modlą wspólnie, jak czczą Pana Boga. Mamy na nowo nadzieję, że choć nie samymi własnymi siłami, ale z boską pomocą dojdziemy do jedności. Na początku zabrakło miłości, a potem zaczęliśmy się upierać przy pewnych sformułowaniach, żeby uzasadnić to, że się nie lubimy. Nawet potem były nienawiści i to krwawe, ale teraz na szczęście w tym Krakowie, w którym jest miejsce dla wszystkich, zaczynamy się dostrzegać, lubić i coraz bardziej poznawać. Wyszliśmy akurat z koncertu, który przygotowała młodzież dla nas wszystkich. To wzajemne obcowanie i radość z tego, że jesteśmy razem, że możemy usiąść razem przy stole, razem pośpiewać, razem stanąć na modlitwie. Chyba to jest cel tych spotkań, bo stajemy się po prostu bliżsi sobie. Najlepiej to wszystko widać w obliczu takich wielkich tragedii, jakie się odbywają, powiedzmy w Syrii. Tam, gdzie ci chrześcijanie są prześladowani, oni mogą tak jak my się spotkać na nabożeństwach, w świątyni. Powinniśmy gdzieś tak stanąć razem i być razem. Zaprosiliśmy na naszą liturgię, która jest takim nabożeństwem nabożeństw w Kościele prawosławnym. Ona właściwie jest takim zwieńczeniem, kulminacją, koronacją całej takiej modlitwy. Po tej liturgii oczywiście odsłużyliśmy jeszcze taką krótką modlitwę w języku polskim, żeby była dla wszystkich zrozumiała, nie w języku starocerkiewnosłowiańskim, którym jest językiem liturgicznym w Cerkwi Prawosławnej. Modliliśmy się rzeczywiście o tą jedność i prosiliśmy o błogosławieństwo Boże na ten cały tydzień i na te nasze starania, żeby to nasze dobre dzieło, które zaczęliśmy dzisiaj w naszej cerkwi, żeby ono znalazło swoje zwieńczenie. W Krakowie trzeba powiedzieć, że i tak bardzo dobre są te relacje, gdzie to chyba widać, jak się spotykamy. Jedynemu, komu do nas dadzieje błogodać po mierze darowania Chrystowa, tymże glagole. Każdy może mieć swoje pojęcie jedności i swoje wyobrażenie, jakby chciał, żeby wyglądało, żeby na przykład wszyscy chodzili do jednego kościoła. Na przykład, żeby to był kościół mariacki w Krakowie. I wtedy 24 godziny na dobę byłaby taka liturgia, wszyscy byśmy się nie pomieścili, tylko na przykład cały rynek byłby jednym wielkim kościołem. No, można pomyśleć sobie tak, żeby to był kościół, dajmy na to, jeżeli byśmy się nie zmieścili już w jednym budynku, żeby było przynajmniej jedno wyznanie, to znaczy jedna liturgia, jeden porządek, jeden biskup, albo jeden jakiś na przykład kaznodzieja, który by ciągle pisał, no ale to chyba byłoby dla niego też nie do wytrzymania. Więc ludzie z natury są polifoniczni i różnymi językami i mówią nie tylko w sensie takim kulturowym, ale także różnie się komunikują i mają różną wrażliwość. Stąd niestety jesteśmy w Kościele różnorodni, a może na szczęście różnorodni. I pojednanie w tym wypadku, przynajmniej w tym protestanckim wymiarze, jest dążeniem do pojednanej różnorodności. To znaczy, żebyśmy w tych swoich różnicach, w takich, które każdy z nas w sobie ma, znaleźli tę cząstkę, która jest wspólna i nie odbierali sobie prawa do tego, co nas różni, ale szukali jakiejś inspiracji. Bardzo zawsze mnie interesuje to, w jaki sposób teologia wschodnia, Kościół prawosławny podchodzi do zagadnień teologicznych, jak rozumie to Kościół katolicki, jak patrzy na to judaizm, bo można przecież szerzej, można szukać też tych inspiracji i wspólnych rzeczy szerzej, bo przed tygodniem modlitwy jedności chrześcijan mamy dzień judaizmu, a kiedy tydzień modlitwy jedności chrześcijan się skończy, będzie dzień islamu i tam też będziemy szukali tego wspólnego abrahamowego korzenia. Więc pojednanie, jedność, każdy przede wszystkim
może odnaleźć w swoim sercu. Jeżeli nie będziemy siebie ciekawi, no to koniec, kropka. Nic nie znajdziemy i nic nas nie zainspiruje. Natomiast jeżeli będziemy wobec siebie coś dociekliwi i będziemy też się odwiedzać, będziemy podglądać, sprawdzać, pytać, opowiadać, dawać świadectwo sobie nawzajem, no to wtedy tylko to jest jedyna możliwość przy takich nabożeństwach i takich spotkaniach jak tutaj, że znajdziemy to, co nas łączy. To jest ten moment, w którym chrześcijanie różnych wyznań, różnych poglądów, różnych miejsc w życiu dzielą wraz ze sobą to, co jest najbardziej intymne dla chrześcijaństwa, to znaczy modlitwę, rozmowę z Bogiem, ze swoim Ojcem. I w jakiś sposób są przywoływani na nowo do tego porządku, w którym muszą przyznać, że bez względu na to, jakie są ich osobiste odczucia, to Bóg jest jeden, ten sam i ciągle panujący, kontrolujący rzeczywistość, a my jednak musimy się przed Nim ukorzyć. Relacja pomiędzy kościołami anglikańskimi i kościołami katolickimi, czy kościołem rzymskokatolickim, a kościołem Anglii, jest skomplikowana od samego początku. Tak? Znaczy, ona była skomplikowana jeszcze przed tym, jak nastąpił podział, sięgając do VII wieku, czy jeszcze wcześniej. To, co jest najważniejsze w tej relacji, to to, że jest ciągłe pragnienie do dążenia, żeby ona nie ustała. Nie podważamy swoich urzędów duchownych, święceń, sakramentów, uznajemy je. Na przykład ksiądz, który przechodzi z jednego do drugiego kościoła, nie musi być powtórnie wyświęcany, jego święcenia są po prostu uznane. W tym roku obchodzimy 50-lecie bardzo bliskiej współpracy, dialogu pomiędzy kościołem Anglii a kościołem katolickim. Arcybiskup Canterbury ofiarował swój krzyż pektoralny papieżowi, a papież odwdzięczył się, oddając mu kopię pastorału świętego Grzegorza Wielkiego, co było takim bardzo symbolicznym znakiem jedności. I to się rozlewa na całe życie kościoła. Mieliśmy owoc tego w czasie Światowych Dni Młodzieży. Masa młodzieży z Anglii, która przyjechała, żeby spotkać się z arcybiskupem, z biskupami, z papieżem. Chrześcijanie chcą się spotykać razem, chcą się modlić razem, chcą w jakiś sposób pokazywać, że są dziećmi tego samego Ojca. Kiedyś kluby były pionierami w działalności ekumenicznej. To wynika z dorobku Soboru Watykańskiego II, który tutaj właśnie w klubach był bardzo mocno przeżywany i przede wszystkim no nie kończyło się na emocjach, tylko też zawsze staraliśmy się wprowadzać to jakoś w życie. Spotkania w klubie, w tygodniu modlitwy Jedność Chrześcijan odbywają się regularnie od wielu, wielu lat. Staramy się zawsze coś w ramach tego tygodnia zaproponować poza formą nabożeństwa. Chcemy stworzyć taką okazję, żeby się czegoś dowiedzieć, kogoś poznać, z kimś spotkać. Temat dzisiejszego spotkania to jest ekumenizm praktyczny. To jest to, co nas bardzo interesuje, nie tylko w tygodniu modlitwy Jedność, interesuje nas przez cały rok. Patrząc szerzej, patrząc na wszystkich chrześcijan, na naszych braci, na nasze siostry, czy jest w nas ten głód jedności? I właśnie takie spotkania modlitewne i spotkania też z wykładami mają służyć do pobudzania tego głodu, mają nas skłaniać do tego, żebyśmy nagle otworzyli oczy i zobaczyli, że są inni wokół nas i że tej jedności nie mamy jeszcze pełnej i czy właśnie jej poszukujemy, czy jest to nam obojętne. Rewelacyjną rzeczą jest to, że jest uznanie wspólnego chrztu świętego, więc tego chrztu przy okazji potem innych sakramentów, jak małżeństwa, nie trzeba powtarzać. Jest ten sakrament uznany przez kościoły i jest to wielka już zdobycz i wielka radość. Także to są konkretne rzeczy. Moje zgromadzenie zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, szczególnie z judaizmem, ale też na sercu leży nam to, aby byli jedno, czyli właśnie ta jedność chrześcijan. Więc za każdym razem, w każdym mieście i państwie, gdzie są siostry i gdzie się znajduję ja, tam staram się zawsze zobaczyć, czy jest jakieś miejsce, w którym mogę spotkać się z innymi chrześcijanami. Też uczyłam w szkole tutaj w Krakowie, która ma swoje korzenie protestanckie. Ja uczyłam dzieci katolickie, ale też wprowadzaliśmy tam tak zwane modlitwy ekumeniczne w ciągu roku. Także do dzisiaj te modlitwy trwają na ulicy Grodzkiej. Młodzież protestancka i młodzież katolicka 4 razy do roku spotykają się na wspólnych modlitwach. Wspólnota Szymonów. To jest wspólnota życia, narodzona w 1984 roku we Francji. Żyjemy w komunii stanów życia, celibatariusze, księża, siostry zakonne i małżeństwa. Większość naszych małżeństw mieszka normalnie u siebie, w domach, ale są małżeństwa, które decydują się na życie we fraternii życia. To mamy dwie formy życia wspólnotowego. Pod jednym dachem
w większych czy mniejszych domach. Ja sam mieszkam w Wesołej, Warszawa Wesoła. Tam mamy dom rekolekcyjny powierzony naszej wspólnocie i parafię, prowadzenie parafii. I tam w domu rekolekcyjnym mieszka nas kilku księży, kilka sióstr i jedno małżeństwo, jedna rodzina. A oprócz tego druga forma życia to fraternia dzielnicy, gdzie małżeństwa najczęściej żyją w swoich mieszkaniach, trochę w rozproszeniu. Naszym charyzmatem jest właśnie praca i modlitwa na rzecz jedności. I to jedności szeroko pojętej. Jako członków wspólnoty mamy również członków innych kościołów. Przy tej różnorodności, która jest nawet właśnie wewnątrz w naszej wspólnocie, myślę, że bez łaski zupełnie byśmy nie byli tu w stanie pójść naprzód. Mam rodzinę, czwórkę dzieci, żonę i żyjemy, można powiedzieć, normalnie w rodzinie. A oprócz tego jesteśmy zaangażowani właśnie we wspólnocie Szemenew. Dzisiaj jesteśmy podzieleni i ten podział przeszkadza, byśmy byli prawdziwymi świadkami. Dla wielu, jak patrzą na nas i widzą, że nie jesteśmy jedno, mówią, no to wasze przesłanie nie jest prawdziwe. To pewnie pani może doświadczyć, jak patrzy pani na polityków, kiedy widzi pani jednych polityków, drugich polityków i często oni są też chrześcijanami, tak? I czy to może być czymś, co pociąga? Na pewno nie. I tak samo dla wielu dzisiaj to, że nie możemy sprawować razem Eucharystii, być przy stole Pańskim, to jest naszym cierpieniem. I ten znak pustego kielicha był właśnie znakiem naszego pragnienia, że będziemy mogli razem sprawować Eucharystię. Gdy tylko trzy gwiazdy pojawią się na niebie, my zebrani dookoła płomienia świecy, słuchamy błogosławieństw nad winem, wonnościami oraz światłem ognia. Wino, które odgrywa znaczącą rolę w rytuałach religijnych judaizmu, podczas hawdali powinno wypełniać kielich aż po brzegi. Nie żałując tego napoju, życzymy sobie dobrobytu i pomyślności na następny tydzień. Wdychane wonności w postaci słodkich i mocnych zapachów, najlepiej jak będą to goździki lub cynamon, mają nas słodko nastroić i ożywić odejście dodatkowej duszy. Duszę tę otrzymuje każdy Żyd podczas szabatu. Pomaga ona poczuć duchowość tego święta. Wraz z nadejściem dni powszednich, gdy szabat się kończy, dusza ta odchodzi, zostawiając nas na parę dni, aż do nadejścia kolejnego piątku i soboty. Świeca hawdalowa, która jest wykonana z wosku, jest spleciona z kilku pomniejszych świec na kształt pochodni. Ma z kolei dawać mocny płomień. Symbolizuje on zarówno pierwsze światła stworzenia, jak i oddzielenie świata duchowego od światła materialnego. Ma również dodać nam energii. Mamy 20 rok niejudaizmu. Pokazuje ten dzień, że jednak możemy być koło siebie różne wyznania. Możemy być blisko, możemy być przy wspólnej modlitwie, żebyśmy się wreszcie zaczęli szanować. Bo jak dzisiaj popatrzymy na to, co się dzieje i jak się człowiek w stosunku do drugiego zachowuje, no to troszeczkę to zeszło poniżej poziomu. A chcielibyśmy jednak, żebyśmy byli dla siebie otwarci, żebyśmy byli braćmi. Nawet jak ktoś mówi, że jesteśmy starszymi braćmi w wierze, nie patrzmy na to. Nie, bądźmy razem. Nie ma religii złej. Każda religia jest wspaniała, dobra. Nieszczęście jest fanatyzm religijny. I to jest najgorsze. To jest prawie nie do pomyślenia pół wieku temu, żeby się Żydzi chrześcijanie razem modlili. Już było dobrze, jak mieliśmy o sobie jakąkolwiek wiedzę wzajemną. A tymczasem ta modlitwa wspólna nam też uświadamia, że judaizm i chrześcijaństwo to nie są dwie odrębne religie. Nie wiem, tak różne jak powiedzmy chrześcijaństwo i na przykład islam. To nie są zestawialne rzeczy ze sobą. Nawet w takiej konstrukcji kurii watykańskiej to ten dział, który się zajmuje właśnie relacjami z judaizmem, należy do Rady do spraw ekumenizmu, a nie do dialogu międzyreligijnego. Gdzieś jest takie wyczucie bardzo głębokich więzi w ludzie Boga, w przymierzu. No i dzięki temu też właśnie możemy się wspólnie modlić, to jest ogromnie ważne. Chrześcijanie nie rozumieją siebie bez judaizmu. To są nasze korzenie. To tak piękny tekst Augustyna z IV wieku, jak on mówi do chrześcijan: nie wynoś się nad korzeń, bo to korzeń dźwiga ciebie. Przy całej oczywiście świadomości tego, w co wierzymy, że pełnia objawienia jest w Jezusie Chrystusie, w to wierzymy jako chrześcijanie, ale rastamy z korzeni, które są w ludzie Boga.
Przymierze Boga z Izraelem nigdy nie zostało zerwane przez Pana Boga. Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Czytamy Biblię, która jest nam wspólna. Wtedy, zwłaszcza kiedy czytamy Stary Testament, to co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, bardzo ważne jest, żeby czytać go w jego własnym kontekście, tak jak on powstawał. Oczywiście my też patrzymy na to, jak on się wyjaśnia w Jezusie Chrystusie, jak się wypełnia w nim, ale im bardziej rozumiemy i kontekst, i kulturę, i religię żydowską, tym więcej rozumiemy też z tego tekstu. I konsekwentnie też z Jezusa Chrystusa, z tego wydarzenia, jakim on jest. Dorastałam w rodzinie katolickiej i teraz z najczęstszym pytaniem, z jakim się spotykam, to kiedy i dlaczego zmieniłam wiarę. Ja nie zmieniłam wiary. Od zawsze wierzę w jednego, jedynego, miłosiernego Boga. To prawda, że koncepcja Boga w islamie jest inna, ale to nadal ten sam Bóg, stwórca całego świata, w którego wierzą zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Ważne jest, aby tę drogę przebyć poddanym woli Boga i Jego przykazaniom. Między innymi szanuj matkę i ojca swego, nie cudzołóż, nie kradnij i najważniejsze nie zabijaj. W Koranie w rozdziale 5, wersecie 32 czytamy: ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ocalił jedno życie, czyni tak, jakby ocalił życie całej ludzkości. Polska, Polacy zdają się ulegać takiemu lękowi przed obcymi, a już zwłaszcza przed muzułmanami. W wielu krajach nasi bracia muzułmanie potrzebują pomocy. Nasza organizacja pracuje w Somalii. Jesteśmy obecni w Syrii, w Iraku. Tam muzułmanie doznają ogromnych cierpień. I my, jeżeli uważamy się za chrześcijan, no to powinniśmy mieć świadomość, jak bardzo możemy wpłynąć pozytywnie na zmianę życia tych ludzi. To nie tylko chodzi o to, żeby pomóc ludziom, którzy są w obozach, żeby dostarczać im wodę, żywność, żeby budować szkoły. Chodzi też o to, że pokój tam i dobrobyt tamtych ludzi, znaczy dobrobyt w sensie możliwości przeżycia w miarę w godnych warunkach, tak naprawdę służy też naszemu pokojowi. Ja wojny nie zakończę, ale wiem, że mogę uratować bardzo wiele istnień ludzkich i że ci uratowani ludzie kiedyś być może pomogą nam, kiedy my będziemy w potrzebie. To spotkanie zostało zorganizowane z okazji corocznego Dnia Islamu w Kościele Katolickim. Ludzie tutaj wymienili adresy, zaczęli ze sobą rozmawiać. Niektórzy katolicy być może po raz pierwszy w życiu na własne oczy, poza mediami, zobaczyli wyznawcę islamu. Z tego mogą się zacząć jakieś osobiste relacje, kontakty, które będą owocować, a poza tym zebraliśmy całkiem sporą sumę pieniędzy na pomoc, którą Polska Akcja Humanitarna organizuje w jednym z obozów dla syryjskich uchodźców. My, katolicy, my chrześcijanie, powinniśmy modlić się o pokój, modlić się także o pokój w Polsce. Ponieważ jest bardzo dużo nienawiści, jest bardzo dużo niechęci, także niechęci wynikającej z przyczyn rasowych, religijnych, etnicznych, żeby reagować. Każdy z nas, mam nadzieję, poczuł się wezwany do tego, żeby reagować na przykład na mowę nienawiści. Gdzie w tym wszystkim, w tych podziałach jest Jezus Chrystus, którego mamy głosić? On do nas dzisiaj mówi, że trzeba kochać. Miłość Chrystusa przynagla nas do kochania. Bo nie będzie, tak słyszeliśmy przed chwilą, prawdziwie Chrystusowego krzyża, kiedy ten głos Chrystusa skierowany do każdej i każdego z nas, nazwanych i wezwanych po imieniu, nie nabierze kształtu horyzontalnego. Jeśli z gestem miłości nie zwrócimy się do innych.
خيل وتجبح العالم منا آمين.